Hejka! Z tej strony Elza i witam was na moim kanale! Korony drzew nabrały nowego złocistego koloru i spadły pierwsze liście! Nastała jesień, a wraz z nią do gry zawitało Halloween! Jeśli tak jak ja boisz się nocą schodzić do piwnicy, zaproś do gry swoją przyjaciółkę lub przyjaciela! Ja już widzę, że coś się tutaj zmieniło! Co to jest? Tamta dziewczyna miała zamiast głowy jakąś skrzynkę! Ale dlaczego ty jesteś taka wielka? Wrony są takie duże? Ta wrona jest większa do mojego konia. Cześć, wrona Poe, nazywają mnie. Mówię ci, gdzie masz udać się. Co, ile? Inni kryją się ze strachu przemożnego, a ty jedź do twierdzy galopującego. Idź do Kasper Ducha, wiesz? I zapytaj ją, o co chcesz. Kasper nauczy cię grać, tak jak jej duchowa brać. Więc nie spóźnij się wcale, gdyż czekają cię mroczne portale. I już więcej nie wiem nic. Nie ociągaj się, jedź. Hyc, hyc. To? Ja wiem, co tam jest, ale nie, 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 my tam nie jedziemy. My jedziemy do twierdzy. Wiem, że są jakieś zmiany, wiem, bo widzę, że tu nie ma tych kwiatowej dekoracji. W aktualizacji pisali, że galopujący Thompson ma dzikiego konia jorwickiego. Czy zmienili mu konia, czy to jest jakaś mała pomyłka? Nie wiem, bo on miał przecież wcześniej Winfella. Tam już jest tornado jedno, potem je zwiedzimy. Boję się tam wjechać, co ja tam zobaczę. Mnóstwo jej rzeczy, które mnie ciekawi, jak się zmieniło. Do zobaczenia po drugiej stronie. Podłóż do twierdzy galopującego. Jak ja tęskniłam za tym miejscem. I tam wrona jest. On ma nadal swojego Winfella, także uff. Coś się zmieniło. Dnia tańczy tutaj? Jest ich więcej. Irma ma przyjaciół, Kabaczek, Podlaczek i Zaklęta Dynia. Ej, tu jest duch. Kasper? Rany Julek, jesteś chyba setną osobą, która dziś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka? Hej, ile my punktów dostaliśmy dla konia? Mój konik ma 15. Ej, no. No wiecie wy co. Hej, gdy znajdziesz chwilę, porozmawiaj ze mną. Chyba potrzeba ci wskazówek. Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy galopującego, a może nie, ale to miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący? To tutejsza gruba ryba siedzi w twierdzy cały rok, aż do jesieni, kiedy to może ruszyć na jorwik, żeby narobić bałaganu. Zwykle goni za ludźmi i zaciąga zagubione dusze do twierdzy. Ja jestem tego przykładem. Co robimy tutaj przez te wszystkie eony? Możemy stawić czoła słudkowi, który nie pozwala nam przejść w zaświaty. Albo... możemy sobie gdzieś posiedzieć i popcocić, ale jeśli mamy szczęście, co parę lat możemy zorganizować przyjęcie, gdy galopującego akurat nie ma. Bo widzisz, twierdza galopującego jest bardziej jego placem zabaw. Jeszcze jedno mamy chyba do pogadania? To jak? Piszesz się na to? No pewnie. Co? Ile tego jest? Dobra, rozejrzyj się trochę po twierdzy, zerknij na kocioł, magazyn, stanie i cokolwiek tylko chcesz. Ej no, ja nie mam konia wytrenowanego. Tylko popatrz, galopujący ma tu portal do swoich wspomnień. Niezły wnik bałagan, ale fajnie się tam ściga. Idź i się przekonaj. Ej, no co oni tak rozpieszczają nas, ej. Czasami niektóre duchy płatają figle wieziom ze wzgórza stracha na wróble. Nie ma nic lepszego niż naśmiewanie się z tych miłośniczek mioteł. Śmiało, tylko uważaj na nie. Tamten portal jest dostępny jedynie dla tych, którzy byli już w Dolinie Złotych Wzgórz. Jest tam taki wkurzony rolnik, który o tej porze roku ciągle narzeka na dynie. Musisz tam zajrzeć i podać mu pomocną dłoń. Przy tej upiornej starej wieży znajdziesz portal prowadzący tam, gdzie gramy w lochy i dynie. To taka gra dla nerdów, ale całkiem fajna. Kochani, ja teraz nagrywam. Później, dobrze? Masz przyjaciół, z którymi chcesz spędzić trochę czasu? A może ty i Scary Ghost chcecie pobyć razem?
tak czy siak, ruszaj na nawiedzony szlak. To nieustannie zmieniająca się karuzela przygód. Życzę jednak powodzenia, jeśli chcesz dojechać do końca. A, widzę pustkę w twoich oczach. Jesteś niczy nasza gruba ryba. Galopujący jest strasznie zapominalski. Wychodzi na to, że ty też. Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy galopującego, a może nie. Ale to miejsce ma mnóstwo lat. Ale wiemy o tym. Co jest? Ej, to kocioł. Ludzie od wielu lat wrzucają do niego okruchy duszy. Jak rzucisz ich wystarczająco dużo, to dostaniesz nowe odlotowe rzeczy. Okruchy duszy zdobędziesz dzięki tutejszym aktywnościom, albo możesz też zbadać upiorne wydarzenia mające miejsce na Jorwiku o tej porze roku. Tutaj mamy sklepy, ich właściciele nie mówią zbyt wiele, ale mają świetne oferty. Kupisz u nich rozmaite, straszliwe rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. Ten tu pomocny koleżka da ci dostęp do wszystkiego, co trzymasz w swojej szafie. Jak on to robi? A bo ja wiem. Mamy tutaj nowości. Dużo nowości. I drogie nowości. A ja sobie coś już kupię. Kupujemy przerażające siodło Halloween. Chcesz kupić ten przedmiot? Kupujemy. I kupujemy przerażające ogłowie Halloween. Chcesz kupić ten przedmiot? Tak, kupujemy za szelingi. O nie, kto tam gada? Kto to jest? Kto to? Ja bym wzięła tego ludzika, serio. A może pogadam z nim? Żywa dusza w tym okrutnym miejscu? Ja nie miałem tyle szczęścia, nie zawsze byłem taki. Kiedyś galopujący Thompson przemierzał Jorwik, polując na wszystkich, którzy weszli mu w drogę. Ja byłem jednym z tych nieszczęśników, którzy zginęli z jego ręki. Wyrwał mnie z mojego ciała i zaciągnął tutaj. To wspomnienie wciąż mnie dręczy. Nadal dobrze pamiętam, jak mnie porwał. Powinienem był się domyślić, gdy pojawiła się dziwna mgła, a za plecami usłyszałem tętent kopyt. Nie miałem jednak nawet czasu, by się odwrócić, gdyż już mnie złapał. Ja nie potrafiłem mu uciec. Ale w tobie wyczułam coś innego. Może ty i Skrygołu zmienicie bieg tych wydarzeń? Być może tobie uda się uciec, choć ja temu nie podołałem. Jeśli chcesz spróbować uciec przed dręczącymi mnie wspomnieniami o galopującym, mogę się podzielić z tobą tym brzmieniem. W jaki sposób? Co ty masz dla mnie? Co to? Co to jest? Co? O, a to jest stajnia. Nie muszę ci mówić, co się robi w stajni, więc po prostu zerknij sobie na te przerażające piękności. Co to? Zwierzątka. Którą wziąć, bo chyba nie dwie. Weźmiemy sobie tego ciemnego. Mamy ptaszka. Ptaszek, pokaż się. Tasio. Ktoś czuje, że przydałaby się większa stajnia. Mamy dwa koniki. Mam dla nich dość dziwaczne imiona. Strach na wróble, a ten drugi to będzie dziewczynka zombie. Kupujemy konika. Kup konia i szukamy imię Zombie Girl. A, B, C, D, E, F, G. Zombie Girl! Klikamy OK! Gratulujemy nowego konia! Dziękuję bardzo! I kupujemy naszego stracha na wróble. Kup konia! Skery! Mamy! Skery Crow! Strach na wróble! Gratulujemy nowego konia, dziękuję! Powodzenia z nowym koniem! Jak już kupiliśmy koniki, to możemy się wymienić i zobaczyć, co to będzie. Klikamy tak? O co chodzi? Ta wyspa przeprawia mnie o gęsią skórkę, z tą wieżą coś jest nie tak, więc większość duchów trzyma się od niej z daleka. Tam jest portal jeszcze jakiś. Lochy jedynie. Nie, ale fajnie, że tu to przynieśli. Super. Nie no, ten koń jest cudowny. O, zobaczcie. A zobaczymy sobie, wyjdziemy tutaj i tam. No wiecie wy co, no, SSO, błagam was, mogli się dodać coś nowego. I to by było na tyle. Portale zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsca. Dobra, zapamiętaj to wszystko i daj mi znać, jeśli coś ci wyleci z makówki. Jeśli nie zdążyliście kupić tamtych ubrań, jakie były w Forcie Pinta na plaży, to jeszcze macie okazję. Pojedziemy sobie upiorny wyścig. Użyj portalu i pędź przez mrożące krew w żyłach wspomnienia galopującego Thompsona. Jeśli się odważysz. Ale ciemno tutaj się zrobiło. Thank you.
wszystko działa, bo rok temu to ja nie mogłam się ruszać. Okruchy duszy przyjęte przez wiedźmy, strzeżone przez strachy na wróble, odzyska je. Dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy, drogi wyścigu. No, już niedaleko, już niedaleko, już chyba najgorsze za nami? Wyścig ukończony! Patrzcie, ona ma białe uszy! Okruchy, musisz mu je oddać! Oddamy? Nawiedzony szlak! Proponuję, abyśmy się tam udali! Hej, mogę cię dotknąć? Ej, tam jest jeszcze jeden! Ja, patrzcie, mamy rodzinkę, ty! Siemka, przytulanie! O, jak słodko! Masz bardzo ładne oczy, wiesz, kotek? Tylko nie skrzywdź mnie, proszę! Co to jest? Czemu ten kruk tutaj stoi? Co jest? Co jest? Jest to tam chaos, nie? Koleś chyba straci głowy. Haha, na pewno nieźle się wkurzyły i wszystko ci uszło na sucho. Dobra robota! Ja nadal jestem w szoku. Co się stało na tym szlaku? Ja nie będę się odwracała. Tu jest galopujący Thompson! Hej! Na ziemkę! Oj, nie! Nie patrz, nie patrz! I najbardziej chyba mnie te pajęczyny przerażają. Bo ja nawet pajęczyny się boję, bo wiem, że tam jest pająk. Ja chcę wiedzieć, co to jest. Każdego roku o tej porze organizuję ekscytującą przygodę z duchami w nawiedzonej piwnicy w zamku Stanej Polany. To przerażające miejsce, ale mam nadzieję, że się zbytnio nie boisz. Czy masz czego ci trzeba, żeby się zbytnio nie bać nawiedzonych piwnic zamku i sprostać wyzwaniom? Okej, nie mów, że cię nie ostrzegałam. Jeśli myślisz, że to jest straszne, nic dla ciebie nie mogę zrobić. Będziesz tam sama, sama w ciemności, sama ze wszystkimi duchami. Więc jeśli łatwo cię przestraszyć, powinnaś zostać na zewnątrz. Duchy w środku są moimi przyjaciółmi, absolutnie nie chcą cię zranić. Myślę, że to super kogoś przestraszyć, zupełnie jak prawdziwe duchy. W rzeczywistości są bardzo przyjacielskie. Po pierwsze, odbędziesz próbną wersję toru, potem będziesz mogła podjąć wyzwanie raz dziennie. Przygoda z duchami to zawody, zbierz wszystkie małe dynie z piwnicy, kiedy to zrobisz, otworzą się drzwi wyjściowe we wschodnim skrzydle zamku. Wyjdź najszybciej, jak to możliwe. Zbierasz małe dynie i wychodzisz na czas. Najszybszy trafi na listę wyników. Och, słuchaj, nie zapomnij trzymać się z daleka od duchów. Nie pozwól, by cię złapały. Może się pojawić jeszcze kilka innych nieoczekiwanych niespodzianek. Oni w ogóle to pozmieniali. Mamy wyjście! Otwarte! Dobrze poszło. Nie zastraszcie, mam nadzieję. Fajnie było! 17? Ile? Aż tyle. Kocioł, co? Ile? Ile? 20! Konie nam wychodzą ze ściany! Kocioł w sercu twierdzę. I co dostaliśmy? Co? Ej, bo my mamy pełne... jak fajnie! Coś tutaj szaro? Indrys! Się porobiło. Thank you.
Na ducha galopującego mu jedynie coś opętało. Miałem uciąć kilka najlepszych dyń i zawieźć się na targ, a tu nagle dynie mi się zaczęły odcinać. Dynie skaczące jak diabły wcielone. Katastrofa! Elza, musisz mi pomóc zapanować się tymi diabelskimi kabeczkami. Kliknij opętaną dynię. Znajdź i kliknij 3 młode dynie. Sprowadź młode dynie z powrotem do opętanej dyni. Gdzie ten drugi? Aha, taki ty cwany. Widzę cię, ty młody. Patrz, rodzina, będąc razem nie są już takie straszne. Co? Co to? To chyba niespodzianka dla ciebie. Dziękuję bardzo, kochana... Co? To ja okruchy dostaję? Dziękuję za pomoc w kiełznaniu moich roślin. Skoro moje dynie mają taki charakterek, to nie mogę ich sprzedać na ciasto. Co ja powiem pani Holdsworth? O, ryty, ryty. Ile? Zmieniło się dużo, kabaczek 99. Ej, dobra, nie, to jest wszędzie. A ja pójdę tam, bo tam też była mgła. Dlaczego tu jest mgła? No, dzień dobry, to jest tam, ty jesteś tam, idę po ciebie. O, mam cię, chodź do mnie, zaopiekuję się tobą. Ty, czemu nie chcesz się sobą zaopiekować? Chodź do mnie, chodź do cioci. Chodź. I do mamy. O nie, nie ma już tej kolejki. Mam cię, mały. Hej, mamcia, mam twoje dynie. Chodź tu. Jest, udało się. Mamy tutaj moski. Ja tylko czerwono będę chciała, bo ma takie bardzo ładne kolory. Naszego konia startowego możemy zmienić w szkieleta, zombie i mumię. O co mi chodzi? Chodzi mi o ten zestaw czarownicy. Kiedyś go miałam i go sprzedałam. Ale jest i jest bardzo tani. A bałam się, że nie wróci. Szczerze. Buty? Oj tak, chcę to. Oto chcemy. Zeskakuj. Jo, wyskoczyliśmy. O, już jesteś. Fajnie pomóc staruszkowi, a do tego pobawić się w berka z jakimiś dziwadłami, co? A to co? Jeszcze coś mamy? Hej, teraz jesteś jedną z nas. Nasz najlepsze tutejsze miejscówki. Dam ci znać, jeśli coś jeszcze mi się przypomni, a do tego czasu baw się dobrze. Jeju, dziękuję. Jakie to miłe. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!